17 lutego obchodzimy wspomnienie błogosławionej Elżbiety Sanny, matki i wdowy. Elżbieta Sanna urodziła się w Codrondianos na włoskiej wyspie Sardynia 23 kwietnia 1788 roku. Jako 3-miesięczne dziecko zachorowała na ospę, która w dużym stopniu sparaliżowała jej ramiona. Chociaż była niepełnosprawna fizycznie, nigdy nie miała pretensji do Boga za swoje kalectwo, ale zawsze okazywała Bogu wdzięczność za to, że okazał jej łaskę przeżycia choroby. W dzieciństwie chciała zostać siostrą zakonną, ale na to nie wyrazili zgody jej rodzice, tłumacząc dziewczynce, że ze swoją niepełnosprawnością będzie nieprzydatna w zakonie. Rodzice przedstawili Elżbiecie kilku kandydatów na męża. Elżbieta wybrała spośród nich najbiedniejszego i wyszła za niego. Urodziła 7 dzieci, ale 2 z nich zmarło w niemowlęctwie. Wychowała więc 5 dzieci. Zajmowała się domem, pomagała mężowi w pracach na polu. Opiekując się własnymi dziećmi, pomagała również innym matkom, ucząc ich dzieci katechizmu i przygotowując je do sakramentów. W 1825 roku, po 18 latach szczęśliwego małżeństwa, umiera jej mąż Antonio Maria Porcu. Elżbieta sama prowadzi gospodarstwo, wychowuje dzieci i pomaga innym. Jako wdowa składa też ślub do zgonnej czystości. Zachęcona ponadto przez franciszkańskiego rekolekcjonistę, postanawia udać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, by umocnić swe duchowe więzy z Chrystusem, a po powrocie jeszcze lepiej służyć rodzinie i parafii. I tak 25 czerwca 1831 roku wraz ze swym spowiednikiem wyrusza do Ziemi Świętej. Niestety z przyczyn od nich niezależnych pielgrzymi docierają tylko do Rzymu. Tam Elżbieta poznaje świętego Wincentego Pallottiego i powierza się jego kierownictwu duchowemu. Uczestniczy w zakładaniu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, stając się jego członkinią i matką zatroskaną o dobro duchowe całego dzieła. Jej skromne mieszkanie na poddaszu staje się swoistym domowym sanktuarium, z którego promienieje żywa wiara i gorliwość apostolska. Wiele godzin poświęcała na modlitwę, szczególnie ukochała mszę świętą, adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę różańcową. Każdego dnia odwiedzała również chorych w szpitalach, pocieszając lub przygotowując ich na zbliżającą się śmierć. Pieniądze, które zarabiała, przekazywała na jałmużnę, a sama prowadziła życie bardzo skromne. Bóg obdarzył ją licznymi charyzmatami i łaskami. Do tej prostej kobiety, która nie potrafiła ani czytać, ani pisać, przychodzili duchowni, w tym biskupi i kardynałowie, prosząc ją o radę w trudnych dla siebie sprawach. Jej rady były niezwykle trafne, a jej miłość do Boga tak żarliwa, że już za życia uważana była za świętą. Gdy umiera 17 lutego 1857 roku, zostaje pochowana w kościele Santissimo Salvatore in Onda u boku swego duchowego kierownika, świętego Wincentego Pallottiego. Opinia o świętości jej życia była tak żywa, że dokładnie 4 miesiące po śmierci rozpoczęto oficjalnie proces beatyfikacyjny, który niestety trwał ponad 1,5 wieku. Jej beatyfikacja miała miejsce 17 września 2016 roku w Codrondianos w diecezji Sassari na Sardynii na zakończenie jubileuszu miłosierdzia. Błogosławiona Elżbieta Sanna jest patronką osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy, którzy podejmują posługę wśród ludzi potrzebujących pomocy. W ikonografii przedstawiana jest w habicie tercjarki franciszkańskiej. Często jej ręce bywają skrzyżowane na piersiach. Jej atrybutami są bochenek chleba i różaniec w dłoni. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty obdarzyłeś błogosławioną Elżbietę łaską naśladowania Chrystusa w modlitwie, cierpieniu i służbie ubogim. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy z niestrudzoną miłością służyli wszystkim potrzebującym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste, exaudi nos.
Kyrie.